Paweł Gorzewski, gratulujemy szybkiej wygranej. Twój przeciwnik ostatnio przeboksował w Hiltonie 4 rundy z Maciejem Myszkinem. Oglądałeś tę walkę? No akurat nie miałem okazji obejrzeć tej walki, dlatego że to była walka po mojej walce. Ja siedziałem jeszcze w szatni, się przybierałem. Wyszłem już na końcówkę walki, także, ale dzisiaj rozmawiałem z Maćkiem, udzieli mi takich pewnych rad, które na pewno mi pomogły dzisiaj w walce. Wiedziałem, czego mogę się spodziewać, wiedziałem, że ma taki, bije trochę prosty cios, kończący taki lewy sierpowy, i ten lewy sierpowy był taki dosyć niebezpieczny, ale na szczęście wszystko widziałem, miałem dobry przegląd sytuacji i praktycznie trafiałem kiedy i jak chciałem go dzisiaj. No właśnie widać było, że boksowałeś na pełnym spokoju, nie podpalałeś i przyspieszyłeś dopiero w końcówce wtedy, kiedy trzeba było dokończyć robotę. Dokładnie, ja już też jestem trochę doświadczonym zawodnikiem, tych amatorskich walk miałem dużo i teraz już to była 11 moja zawodowa. Ostatnie 5 walk przyboksowałem na punkty, ale to właśnie tylko dobrze dla mnie, bo szybciej zdobywam te cenne dla mnie doświadczenie i to na pewno będzie owocowało w kolejnych moich walkach. I tak to mniej więcej. Fajnie walka wyglądała z boku, urozmaicane ciosy, byłeś i na korpus i na górę. Zgadza się w uderzeniu. Praktycznie otrzymał te kręce, sam się prosił, żeby uderzyć go na dół, w tą pierwszy albo drugi hak wszedł od razu, trzymał szeroko ręce z przodu wystawione. Uderzyłem go raz, tam go przytkało, widziałem, że przytkało drugi, trzeci raz i już te ciosy troszkę jakby się skumulowały i dały swój efekt, że leżał na deskach. Później drugi raz, ten trzeci raz albo drugi, już nie pamiętam, które to było liczenie, ale to było na głowę, trafiłem go takim prawym. Wcześniej jak się wywrócił, to też tak trochę przed ramieniem, ale też widziałem, że już mu tam grało w oczach, także widziałem, że jest troszeczkę zakręcony i wykorzystałem tu swoją szansę. Tam była jedna taka sytuacja, w której twój rywal padł na deski i nie było liczenia. To chyba było po ciosie. To właśnie tak jak powiedziałem, to było chyba tak bardziej przed ramieniem trochę, ale poczuł ten cios, bo to było w głowę, bo czuję, że jeszcze na przedramieniu go. Na pewno go oszłominął, wstał, się chwiał trochę, zobaczyłem, to doskoczyłem tam kilka razy. I walka się skończyła szybciej niż powinna. Nie jesteś zawodnikiem najmłodszym, szybko teraz idziesz przez te zawodowe ringi, tak jak mówiłeś, masz duże doświadczenie amatorskie, czujesz jakąś taką presję czasu, że chciałbyś się szybko sprawdzić w jakiejś poważnej walce z kimś mocnym? Tą presję mogę to czuć na treningach. Ja zawsze mówię, że najpierw muszę toczyć te 8, ostatnio miałem w Hiltonie fajną 8-rundową walkę z ciężkim zawodnikiem, sprawdziłem się na tym dystansie, ale w tym boksie zawodowym najwięcej można boksować 12 rund, także jeżeli przeboksuję już te 10 i 12 rund w dobrym tempie, dobrym zawodnikiem, wtedy już będę, myślę, gotowy na takie poważniejsze walki i twardszych przeciwników, jednak ten dystans jest dosyć długi i trzeba popracować nad wytrzymałością, a to właśnie taką, widać właśnie taką dużą chęć mają ze względu na mój wiek, praktycznie z gali na galę, z treningu na trening, ja 2 dni po gali odpoczywam, ja już jestem na sali, nieraz trener mnie wygania, mówić tam na Darek Snarski w klubie też, mój kolega z klubu nieraz mówi, swoim doświadczeniem mi radzi i mówi, Paweł, odpuść sobie trochę, później będzie lepiej. Ja siedzę na tej sali, pierwszy przychodzę, ostatni wychodzę, także tym może właśnie chcę nadgonić troszeczkę te. Byliśmy na obozie w Zielańcu i tam trener Landowski chwalił cię, mówił, że jesteś tym zawodnikiem, po którym widać, że chce pracować, że ma motywację. Mam dużą motywację, mam duże chęci. Myślę, że jeszcze 27 lat, to na pewno kilka lat jeszcze będę mógł być tym bokserem zawodowym. Myślę, że do 33-35 lat, to jeszcze można 33 w takiej dobrej formie boksować. A teraz jest to siła wieku, po prostu jestem psychicznie i fizycznie przede wszystkim dobrze rozwinięty jako 27-latek, na pewno dużo lepiej niż 20-latkowie, także teraz jest ten czas, żeby toczyć te walki, z tym, że muszę jeszcze nabrać troszeczkę doświadczenia i wtedy przyjdzie czas na poważniejszych rywali. Wspomniałeś tutaj o dystansie rundowym, czyli o walkach na dłuższym dystansie rundowym. Nie jestem pewien, że to jest jedna z takich najtrudniejszych spraw, do których musi przystosować zawodnik przychodząc na zawodowstwo. Jak myślisz, jesteś już gotowy kondycyjnie na 10 czy 12? Tak jak mówię, te 6 rund już boksowałem dosyć dużo. Na pewno te 6 rund trzeba boksować w takim szybkim tempie. Już 10 to każdy już musi i tak samo przeciwnik musi pomyśleć, żeby te siły jakoś rozłożyć, bo nie da się na przykład toczyć walki 4-rundowej, tak jak 10.
chociaż są tacy bokserzy, którzy takie walki toczą. No. Ostatnio, no tak jak mówiłem, stoczyłem fajną walkę w dobrym tempie, 8 rund. No, ten zawodnik miał już większe, dużo doświadczenie niż ja, boksował 10 i 12 rundowe pojedynki. No a wydaje mi się, że wytrzymałem w ten pojedynek lepiej niż on i to jest świadectwem tego, że ta praca idzie w dobrym kierunku. Twój najbliższy występ to lipiec i gala w Malborku. Tam występujesz w walce wieczoru. Przeciwnikiem ma być Don Fak, który boksował kiedyś z Dawidem Kostackim. Ostatnio był na sparingach też w gymie Bulita, sparował z Dawidem. Rozmawiałeś z Dawidem na temat tego rywala? Tak, rozmawiałem z Dawidem, właśnie pytałem, mówił mi o tych sparingach. No, wiem, że jest to no, czarnoskóry zawodnik, duży, bo widziałem gdzieś tam jakiś filmik z nim, no muszę obejrzeć też walki właśnie, bo boksował też z Piotrkiem Wilczewskim i z Dawidem Kosteckim, także no te walki też mi dużo dadzą, jeżeli będę mógł je obejrzeć, wtedy obierzemy z trenerem razem odpowiednią taktykę pod niego, no a taktyka to można powiedzieć, że jakaś tam część na pewno też sukcesu i przy dobrej taktyce, no to można, z tego co widziałem, można go obskoczyć, z tym, że trzeba uważać, bo ma mocny cios i żeby się nie nadziać na coś i tak to wygląda. Walka zapowiada się bardzo ciekawie, bo z tego co mówił Dawid dzisiaj, to Don Fak ma uderzenie. Nawet tam mówił, wspominał walkę w Rosji, gdzie tam go lekko zamroczył. Ty też lubisz czasami pójść na wojnę. Może być ciekawie. No właśnie szczerze powiem, że lubię. Ostatnio miałem takich rywali, co rzadko kiedy mi się zdarzało, że niższych od siebie i dużo większych, jeszcze troszeczkę z większą wagą, którzy spychali mnie, nacierali. Ja nie lubię tak mocno boksować do tyłu. Przeważnie właśnie ja mam 180 wzrostu, przeważnie boksowałem z wyższymi rywalami i podchodząc pod nich zadawałem serię ciosów, a tutaj trzeba było się cofnąć i z tym zawodnikiem też, ponieważ no, jest troszeczkę niższy i może fizycznie silniejszy też, także no, trzeba będzie uważać.